Dokument fundacyjny klasztoru Klarysek w Starym Sączu. Nieznająca granic ludzka przewrotność często obala to, co uczyniono dla dobra śmiertelnych, a nawet i dzieła powstałe na chwałę i cześć wiekuistego i żywego Boga. Aby zapobiec tak niecnemu postępowaniu, stwierdzamy na piśmie i wobec świadków ku wiecznej pamiątce tak współczesnych, jak i potomnych. My Negunda, pani i właścicielka Sącza, wdowa po świętej pamięci Bolesławie, księciu Krakowa i Sandomierza, pobożnie i dogłębnie rozważywszy, że w dniu zdania ostatecznego i szczegółowego rachunku tylko czyny miłosierdzia będą mogły przebłagać i zjednać surowego sędziego, tego, który daje życie sprawiedliwym, a na śmierć wieczną wydaje bezbożnych, i że tylko miłosiernym zostaną otwarte wrota Wiekuistej szczęśliwości, postanawiamy. We wspomnianej wyżej miejscowości sącz ma być założony i wzniesiony klasztor panien Zakonu Świętej Klary, ku chwale Boga i Świętej Boga Rodzicy Maryi oraz ku czci chwalebnego wyznawcy, Błogosławionego Franciszka, dla wzmocnienia naszej świętej wiary i dla zbawienia duszy naszego małżonka i naszej własnej. W tym domu mają zamieszkać ksieni i wspólnota sióstr tego zakonu, i służyć panu w bojaźni dniem i nocą, a wezbywszy się woli własnej, niech wyrzekną się siebie i swego mienia, i kroczą przed Bogiem w świętości i sprawiedliwości, postanowiwszy wejść do życia, idąc ciasną drogą i wąskim przejściem. I słusznie trzeba je wesprzeć w ich doczesnych potrzebach, bo w ten sposób w pokoju i z oddaniem, Będą służyły Panu, otrzymają nagrodę pobożnego życia, a bliźnim przyniosą owoce modlitw i dobry przykład. Chcemy zatem, by nie cierpiały niedostatku, a natomiast postępowały w życiu duchowym. Dlatego zapisujemy im i przekazujemy na własność i na zawsze wyżej wymienioną miejscowość sącz wraz ze wszystkimi dochodami, oddając je w ręce czcigodnego nam Ojca w Chrystusie brata Mikołaja, prowincjała, który je przyjmuje w imieniu konwentu tychże panien zakonu świętej Klary, powagą wielebnego Macieja, kardynała diakona świętej Maryi, protektora wyżej wymienionego zakonu świętego Franciszka. W dowódczego poleciliśmy spisać niniejszy akt i opatrzyć go naszą pieczęcią roku pańskiego 1280 w oktawie świętych apostołów, w obecności księcia Leszka, władcy Krakowa, Sandomierza i Sieradza, który publicznie potwierdził niniejszą darowiznę i przyłożył na niej swą pieczęć.